Chwała Jezusowi Chrystusowi. Dobrze jest być wśród swoich. Kochani, przywożę wam oczywiście serdeczne pozdrowienia, Bożego błogosławieństwa, Bożej radości, życia w Bożej obecności z naszego zboru w Jarosławiu. Kochani, podzielę się z wami pewnym słowem, które w minionych dniach, w minionych tygodniach w sposób szczególny krzątały się gdzieś po moim sercu, po moich myślach. Wierzę w to, że dziś jest czas łaski. Amen. Przyjście Pana Jezusa Chrystusa to nie tylko oczywiście żłobek, jak dziś większość próbuje świętować żłobek, z którego wychodzi jakieś sianko, zwierzątka, które stoją obok. Ale dobrze wiemy, że przyjście Pana Jezusa Chrystusa na świat ma bardzo praktyczny wymiar. Że nie przyszedł On po to, abyśmy mieli co świętować. Nie przyszedł też po to, abyśmy mieli skupić się tylko i wyłącznie na prezentach. Wierzę, że dziś jesteśmy przekonani o tym, że Jego praktyczny wymiar przyjścia Jezusa Chrystusa jest o wiele, wiele głębszy. Gdy myślałem nad przyjściem Chrystusa, pomyślałem, że przyjście Chrystusa przyniosło na świat pewne Boże oczekiwanie. To często jest tak, że to my lubimy mówić o swoich oczekiwaniach, o swoich marzeniach, o tym, jakie my mamy pragnienia, ale kiedy patrzę na narodzonego, na tego, który później dorasta i na tego, który żyje, po to, aby w końcu umrzeć, zmartwychwstać i pójść do nieba, aby przygotować dla nas miejsce, widzę Boże oczekiwanie. Jak ono brzmi, to Boże oczekiwanie? Pierwsze słowa, które padały zaraz po Jego przyjściu, brzmiały: upamiętajcie się. Boże oczekiwanie względem człowieka, Boże oczekiwanie względem nas dalej brzmi tak samo. Bóg ma oczekiwanie co do naszego życia, do naszego serca. Jakie? Abyśmy otworzyli swoje serce dla Niego. Abyśmy pozwolili Bogu zamieszkać w nas, zamieszkać w naszym życiu i działać tak, jak On chce, zgodnie z Jego oczekiwaniem. Kochani, chciałbym przeczytać pewien fragment z Ewangelii Łukasza, który wcale nie mówi o narodzeniu Pana Jezusa, ani o tym wszystkim, co wokół tego się działo. Aczkolwiek fragment, który przeczytamy, a który dobrze znacie, to fragment, który również dotyczy dzieciństwa Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, wiersz 39 do wiersza 52. Znamy tą historię, ale chciejmy ją po raz kolejny przeczytać. A gdy wykonali wszystko według zakonu pańskiego, wrócili do Galilei, do miasta swego Nazaretu. A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaski, i łaska Boża była nad nim. A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. I gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. A mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. I gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po 3 dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego w pośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I ujrzawszy go, zdziwili się.
I rzekła do niego matka jego: synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, zamartwiając się, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy, posłuszny. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Kochani, tak naprawdę o dzieciństwie Pana Jezusa niewiele wiemy. Próbowałem szukać coś w źródłach historycznych, natknąłem się na pewne księgi apokryficzne, Ewangelie apokryficzne i to, co tam znalazłem, raczej stwierdziłem, że nie godzi się ani powtarzać. Dlatego, że to, co jest tam opisane, czy to, w jaki sposób Chrystus jako mały chłopiec, jako dziecię jest opisywany, to jak oglądanie filmu science fiction. A więc możemy się skupić tylko i wyłącznie na tym, co, i to powinno nam wystarczyć, na tym, co przekazują nam ewangeliści. Kochani, Jezus Chrystus był dzieckiem silnym, pełnym mądrości, towarzyszyła mu Boża łaska i był posłuszny. Ale znowu powiem, że dziś nie na tym chcę się skupić, bo pewnie rodzice by sobie teraz, rodzice się teraz rozmarzyli, a dzieci pomyślały znowu coś przeciwko nam. Nie, kochani rodzice, ani nie, kochane dzieci. Gdy przeczytałem tą historię, zobaczyłem coś, co skupiło moją uwagę i coś, o czym chciałbym dzisiaj wspomnieć, powiedzieć. Kochani, ta historia pokazuje nam, że nawet w rodzinie Pana Jezusa Chrystusa być może to był jedyny moment, nie wiem, bo powiedziałem, nie mamy więcej opisów dotyczących jego lat dziecinnych. Być może to był tylko jeden moment, kiedy ta rodzina, Boża rodzina, przeżywa swoją rozterkę, przeżywa jakieś niedogadanie, przeżywa jakiś stres. Czyż tak nie było? Mamy sytuację, w której po prostu doszło do jakiegoś nieporozumienia między rodzicami a Panem Jezusem. Dlatego, że On został w Jerozolimie, a oni poszli z powrotem do domu. Czytamy, że na dzień drogi oddalili się od Jerozolimy. Gdyby policzyć, że człowiek idzie w, powiedzmy 4 km na godzinę, a szli na przykład 10 godzin, to rachunek jest prosty. Przeszli około 30-40 km i zorientowali się, że nie ma Pana Jezusa. Pamiętam kazanie pastora Michała, który mówił na ten temat. Gdy się zorientowali, że go nie ma, postanowili wrócić, a więc kolejny dzień drogi. Kochani, czy zastanawialiście się kiedyś, co działo się w ich sercach? Być może taka sytuacja była w ich życiu po raz pierwszy. Może do tego momentu, kiedy Pan Jezus miał 12 lat, był tak posłuszny, tak uległy, że nie mieli żadnego problemu. I nagle nie ma ich obok nich w tej wędrówce. Wiecie, nie wiem, czy wam rodzice kiedykolwiek zdarzyło się gdzieś zgubić swoje dziecko. Chyba każdy miał taką sytuację. Pamiętamy razem z moją Kasią, że i nam raz taka sytuacja gdzieś tam w jakimś wielkim supermarkecie się zdarzyła. Nie wiem już który, czy Aaron, czy Ruben, ale któryś gdzieś się zapodział. To byli mali chłopcy. Ile nas to kosztowało stresu? Biegaliśmy między regałami, szukaliśmy, gdzie jest nasz syn. A jeszcze do tego pamiętam,
gdzieś z tyłu za kołnierzem słyszeliśmy historię, która zdarzyła się właśnie w tym supermarkecie, że ktoś po prostu dziecko porwał. Że ktoś je unieszkodliwił i porwał. A więc jeśli dochodzi jeszcze do tego taka historia, to rozumiemy, co może się dziać w naszych sercach. Damian, już niebawem. Co czuł Józef i co czuła Maria? Tak, tego dnia zdarzyło się coś, czego rodzice Jezusa nie rozumieli, o tym mówi Słowo Boże. A co spowodowało w ich życiu, w ich sercu ogromny stres? Kochani, do czego zmierzam? Ta historia nakłoniła mnie do tego, aby powiedzieć o naszych relacjach rodzinnych, relacjach między rodzicami a dziećmi, dziećmi a rodzicami. I dobrze wiemy, nie musimy się oszukiwać, jeśli jesteśmy choć trochę, odrobinę szczerzy, przyznamy się, że bywają w naszym życiu rodzinnym sytuacje, których niekoniecznie lubimy, o których najchętniej szybko chcielibyśmy zapomnieć. Sytuacje, które ranią, sytuacje, które nas od siebie nawzajem oddzielają. Spotkałem pewną kobietę, chrześcijankę wiele, wiele, wiele lat, która nosi w swoim sercu urazy do swojego syna tylko dlatego, że nie realizował planu swoich rodziców, że nie skończył studiów, że nie poszedł na studia, chociaż on jest w Panu, ma rodzinę, ma dzieci. Ciągle i na nowo ten problem żyje w jej sercu i niszczy z dnia na dzień, coraz bardziej niszczy jej relacje. Możemy oczywiście powiedzieć, że ludziom w Chrystusie, naśladowcom Chrystusa, takie rzeczy się nie przydarzają. Ale myślę, że nie powiedziałbym w ten sposób prawdy. Niestety przydarzają się i nam takie historie, w których trudno nam jest zrozumieć nasze dzieci, w których trudno nam jest zrozumieć naszych rodziców. Kochani, przyjście Pana Jezusa to objawienie realnej, prawdziwej, namacalnej miłości. Amen. To światłość, która przyszła, aby przeniknąć każdą ciemność. Nawet tą, która dotyczy naszych relacji. Jezus Chrystus, Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Słowo przekonujące, Słowo, które ma zdolność tworzenia, Słowo, które inspiruje, Słowo, które naprawia. Słowo, które ożywia. Kiedyś czytałem pewną historię, która mi się przypomniała. Otóż w górach Szkocji mieszkała pewna biedna wdowa, która została całkowicie sama, dlatego że jej jedyna córka zostawiła ją, prowadząc w jednym z dużych miast bardzo rozwiązłe życie. I pewnego razu ta matka udała się na poszukiwanie swojej córki. Po wielu, wielu trudach udało się jej ją odnaleźć. Próbowała swoją córkę przekonać do powrotu do domu i już myślała, że jej się udało. Ale gdy powracały do domu, nagle jej córka napotkała nową pokusę i znowu wróciła do swojego grzesznego życia, pełnego rozpusty, niegodziwości. Złamana mama wróciła do swojego domu. I mijały lata, mijał czas.
I pewnego wieczoru, gdy matka smutna, samotna, siedziała przy gasnącym piecu, nagle usłyszała za drzwiami kroki i do mieszkania, do tej małej izbeczki weszła nieszczęsna, zabłąkana córka, zalewając się łzami pokuty. Po pierwszym przytuleniu się, po pierwszym bolesnym wyznaniu, otrzymaniu przebaczenia od swojej mamy, córka zadała pytanie. Mamo, powiedz mi, jak to jest, że o tak późnej porze nocy drzwi Twego domu nie były zamknięte. Od tej pory, jak odeszłaś, drzwi te nigdy się nie zamykały. Ani dniem, ani nocą, powiedziała mama do córki. Bałam się, żeby gdy wrócisz i zastaniesz drzwi zamknięte, abyś nie odeszła znowu i to na zawsze. Kochani, to prawdziwa historia. Piękna, wzruszająca i bardzo realna i rzeczywista. Dzisiejsze moje kazanie chciałem i zatytułowałem Nie zamykaj drzwi. Kochani, wierzę dzisiaj bardzo głęboko, że wielu z naszych rodzin musimy zdobyć się na odwagę, aby otworzyć drzwi swoich serc. Bez względu na to, jak zostałeś zraniony, bez względu na to, że złamane zostało zaufanie, bez względu na wszystko, musimy zdobyć się na odwagę, aby otworzyć drzwi swoich serc i ich nie zamykać. I zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo może być to trudne. Wiele spraw pielęgnujemy przez wiele, wiele lat. Do niektórych spraw może już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Ale wierzę, że jest czas. Jest miłościwy rok Pana. Jest czas, aby otworzyć drzwi i pozwolić, aby przebaczenie, które wynika z Bożej miłości, przepłynęło przez nasze serca, przez nasze relacje, niszcząc po drodze tamy goryczy, zapory nienawiści i złamanego zaufania. Możesz dziś zadać pytanie albo powiedzieć: bracie, ale ty nie wiesz, co zostało mi wyrządzone. Ty nie wiesz, jaką krzywdę otrzymałem. Tak, to może być bardzo bolesna krzywda, może być bardzo bolesne zranienie, ale chcę wam dzisiaj coś powiedzieć, bo to uwalnia, to przynosi radość. Kiedy myślałem nad tym słowem, pomyślałem: Boże, tu i teraz, w tym momencie, gdybym zaczął wymieniać, znalazłbym setki, tysiące powodów, dla których Twoje drzwi dla mnie powinny być zamknięte. Znalazłbym setki powodów, dla których Twoja twarz powinna się ode mnie odwrócić. I czymże jest uświadomienie sobie, że te drzwi są otwarte? Czymże jest uświadomienie sobie, że Bóg nadal otwiera swoje drzwi, drzwi swojej łaski, swojej miłości? Ewangelia Jana, rozdział 10, wiersze 7-9 powiadają: wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich.
Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Kochani, Bóg Wszechmogący, jak matka z tej historii, postanowił otworzyć drzwi i przyszedł Jezus Chrystus, który się narodził, który żył, który umarł i zmartwychwstał. Jest Królem Królów, jest Panem Panów, jest Bożym Barankiem, który gładzi grzech świata. Jezus Chrystus jest drzwiami dzisiaj dla ciebie i dla mnie. Siostro i bracie, rodzice dzieci, siostry, bracia, Jezus Chrystus jest dzisiaj drzwiami do naszych relacji. Do relacji, które wymagają poprawy, wymagają przebaczenia, wymagają uzdrowienia. Powiedziałem na samym wstępie, że Jezus Chrystus to Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. To Słowo leczy. To Słowo, kiedy przychodzi, tworzy i buduje. Amen? Zgadzacie się z tym, co do tej pory powiedziałem? To jest praktyczny wymiar przyjścia Jezusa Chrystusa. Nie kolędy, które zaśpiewamy, nie choinki, które postawimy, nie bombki, które zawiesimy, ale prawdziwy wymiar Jezusa Chrystusa to Jego uzdrowienie. Dla naszych ciał, dla naszych serc i dla naszej duszy. Dla naszych relacji, bo na to dziś w sposób szczególny chcę zwrócić Twoją i moją uwagę. Oto prawda. Prawda o tym, kim jest Jezus Chrystus dla ciebie i dla mnie. On jest drzwiami, otwartymi drzwiami. Możesz przez te drzwi wejść nie od godziny 8 do 17. Możesz przez te drzwi przechodzić 24 godziny na dobę. W każdym momencie, póki czas łaski jeszcze trwa. Dość życia w napięciu. Dość życia w trzymaniu urazy w sobie i niewyjaśnionych do końca sytuacji. Kochani, wierzę, że jest pora na to, aby już to wszystko zostawić i po prostu, zwyczajnie przebaczyć. Jest to możliwe w Chrystusie. Jest to możliwe w Panu. Nie musisz nadal rozgrzebywać tego, co było i co cię zawiodło. Nie musisz ciągle się użalać, karmić siebie i innych swoimi żalami. Po prostu to zostaw. Nawet jeśli wydaje ci się, że jest to tak bardzo trudne, po prostu to zostaw i uczyń to z wiarą. Ktoś parafrazując Słowo Boże powiedział, nie ma takiej nadłamanej trzciny, której by Chrystus nie mógł odnowić, zwracając jej utraconą chwałę i piękność. On może wziąć życie zranione smutkiem, krzywdą i stworzyć z niego harfę, z której popłyną dźwięki chwalebnej muzyki. On może to uczynić. On może to uczynić już teraz, już dzisiaj, w tym momencie. Jeśli tylko Boże Słowo przekonuje cię, jeśli tylko Boże Słowo puka do twojego serca, aby jednak coś z tym zrobić, chciałbym, abyśmy dziś wspólnie razem mogli się modlić. Niech Boży Duch porusza nasze serca. Niech Boży Duch dziś zapracuje pośród nas. Chciałbym, abyśmy w tej chwili mogli się modlić. Jeśli są osoby, których to Słowo dzisiaj dotyka, przenika, których to Słowo dzisiaj przyciąga do siebie, chciałbym, abyśmy razem się modlili o rozwiązanie, o moc i siłę przebaczenia w życiu naszym, w naszych rodzinach i w naszych relacjach. Czy jesteś, siostro, czy jesteś, bracie, gotowy otworzyć dzisiaj swoje serce i już nigdy więcej go nie zamykać?
Niech ci, którzy dawno opuścili Twoje serce, mają możliwość do Niego wrócić. Jeśli Bóg to uczynił dla nas, to tym bardziej my powinniśmy to czynić dla siebie nawzajem. Bo po miłości poznają, że jesteśmy Jego uczniami, Jego naśladowcami. Kochani, skłońmy proszę nasze głowy. Niech narodzenie Chrystusa dzisiaj ma ten duchowy wymiar pośród nas. Pozwólmy, aby ten wymiar miał dzisiaj dla nas znaczenie. Jesteś łaskawy, Panie. Jesteś dobry i łaskawy. Ojcze, Ty znasz osoby, które podniosły swoją rękę. Ty znasz osoby, które dziś odpowiedziały na Twoje słowo. Panie Jezu, błogosławię te osoby w Twoim świętym imieniu i modlę się o Twój przełom. Przełom w relacjach, zwycięstwo, przebaczenie. Modlę się, Panie, aby wszelkie relacje, które zostały kiedykolwiek zniszczone, pokrzywione, zostały przez Ciebie naprawione. W imieniu Jezusa. Modlę się też o te osoby, które dziś chcą przejść na nowo, z powrotem, powrócić do drzwi, którymi jest Chrystus, aby sięgnąć i żyć w Twojej łasce i miłości. Panie, modlę się, aby te osoby mogły szukać Ciebie, chciały szukać Ciebie. Daj im siłę, daj im wytrwałość, daj im moc. W imieniu Jezusa Chrystusa niech Was Jezus błogosławi. Dziękujemy Ci też, Panie, za nasze rodziny, za nasze dzieci, rodziców, za wszystkie relacje rodzinne, zborowe. Pomóż, Panie, byśmy pielęgnowali tego, by pokój Twój mieszkał pośród nas. Ty jesteś dobry i łaskawy, a Twoja łaska trwa z pokolenia w pokolenie. Amen. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Niech Was Pan Jezus błogosławi i żyjmy praktycznym wymiarem tego, kim jest Chrystus. Amen.